Drama między dwoma zespołami zaszła za daleko. Jako lider zespołu czerwonego musiałem podjąć odpowiednie kroki i zrobić to. No, co tam? Witam serdecznie, panie Poczuszasi, Ditasi, Ponczasi, Maraszasi, Karaszasi. Przyszedłem tutaj w dobrych intencjach, a mianowicie, jak sam pan wie... Po co panu zbroja? A panu? A w sumie ma pan rację. W sumie ma pan rację. Ja tu się nie boję teraz, że tak powiem. Chciałbym tylko pochwalić piękną flagę, ponieważ widziałem ją ostatnio, jest naprawdę piękna. Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paczol i dzisiaj na odcinku podpiszemy pakt między dwiema drużynami, mianowicie jako lider czerwonych i Nitas jako lider zielonych, ponieważ objął dowództwo znowu. Będziemy zmuszeni do tego, żeby podpisać księgę, która zdefiniuje zasady oraz rozporządzenia między dwiema drużynami. Co, jak, gdzie, po co, kogo zabijać, kiedy, gdzie i po co, i co, i jak, i wiecie, o co chodzi, prawda? Trochę masło maślane, ale chyba o to chodzi, żebyście zrozumieli, jak wam to wytłumaczę. I mam ze sobą księgę, którą pisaliśmy wraz z Nitashim. I ta księga zawiera nowe porządki. 8 stron i 10 przykazań naszego serwera. Więc jeżeli chcecie, żeby tak się odbywały nasze dramy, zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ lecimy po 300 tysięcy subów i mam nadzieję, że wbijemy to jak najszybciej i w tę ciemną noc chciałbym z wami świętować właśnie 300k. Więc bardzo was to proszę. A teraz już mniej poważnie, zaczynamy odcinek. Już wam mówię. Proszę bardzo. Nowe porządki. Niniejszym ta księga ustala nowe postanowienia i zasady między drużyną czerwoną a drużyną zieloną. Od dnia 1.02, czyli jak to oglądacie, 2020 roku PvP dozwolone jest tylko w endzie, nederze i w przypadku nieuprawnionego wejścia do bazy drużyny przeciwnej. Drugie zasady, drużyny skupiają się na wyznaczonych zadaniach przez założycieli serwera oraz na zdobywaniu punktów oraz monet. Monety, wiecie o co chodzi z monetami, każdy ma swoje monety, można je zdobywać w jakiś tam wyznaczony sposób. Na razie unikamy tego, żeby zdobywanie było poprzez zabijanie innych przeciwników. Uwaga, dalej, trzecie. Aby dostać się na teren drużyny przeciwnej, należy uzyskać zgodę lidera lub osoby odpowiedzialnej za teren podczas nieobecności lidera. Chyba nic więcej nie trzeba mówić, czyli jeżeli ktoś wejdzie... A, to jest dalej, okej. W przypadku wejścia na teren drużyny przeciwnej bez zgody, drużyna przeciwna może zabić intruza bez żadnych konsekwencji. Wszystko wyjaśnione, to nie ma nic do gadania. Lecimy z kolejnym punktem. Piąteczka. Drużyny dążą do rozwoju handlu oraz interakcji między sobą. Dokładnie. I teraz chciałbym z Paszorem tutaj wam coś powiedzieć, że jeszcze dokładnie nie wiemy, jak by to wyglądało. To jest wszystko na razie raczkujące, ale tak wstępnie dzisiaj gadaliśmy, że na przykład wyspa Paczola i jego drużyny jest na piasku. Tak? Tak. Właśnie, więc na przykład czerwoni mogliby się zająć wytwarzaniem piasku, wytwarzaniem szyb, wytwarzaniem szyb różnego koloru, cementu, betonu i tak dalej, a na przykład my, mając dżunglę, moglibyśmy się na przykład zająć hodowlą pant, hodowlą takich egzotycznych zwierząt, hodowlą drewna dżunglowego i tak dalej, i tak dalej. I my jako miasta musielibyśmy ze sobą handlować, że na przykład byłoby jakieś zadanie, gdzie my potrzebujemy dużo szkła, to musielibyśmy to szkło kupić od drużyny przeciwnej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mniej więcej, nie wiem jeszcze jak to wyjdzie, możliwe, że nic z tego nie wyjdzie, ale sam pomysł mi się wydaje, że jest bardzo fajny. Chciałbym jeszcze tylko powiedzieć, że właśnie najważniejsze dla nas jest to, żeby między drużynami też wyznaczać sobie jakieś zadania, ponieważ, że tak powiem, nakręcanie między sobą zadań, które mogą, że tak powiem, wpłynąć dobrze na nasz content, jest bardzo ważne. Bardzo ważne, żeby nie olewać tego. Dokładnie tak. Dobra, lecimy z kolejnym w takim razie. Punkt szósty. Zakaz jakiegokolwiek szkalowania i obrażania drużyny przeciwnej. Dokładnie. Czyli wszystko jasne, lecimy dalej. Jeżeli członek przeciwnej drużyny zginie w sposób naturalny, zawodnicy mogą przejąć jego głowy, ale przedmioty muszą zwrócić. Zabranie przedmiotów jest traktowane jako kradzież i wiąże się z karą. To gdzie jest mój kilo z mendingiem? Wtedy nie było traktatu. Dobra, ale oddasz, nie? To musimy się zastanowić. No to przemyślmy sobie i te główki lidera też. Dobra, lecimy dalej w takim razie z kolejnym punktem. Zakaz jakiegokolwiek szkalowania i obrażania drużyny przeciwnej. Tego mieliście nawet wy dosyć jako widzowie, dlatego to jest najważniejsze postanowienie. Zakaz dosłownie wyzywania, nie wiem, Paczola, Magistra, Nitasiego, Evrona, Jawora, kogokolwiek drużyny przeciwnej, drużyn... W ogóle zakaz obrażania drużyn. Dobra? To ustalmy. Jeżeli członek przeciwnej drużyny zginie w sposób naturalny, zawodnicy mogą przejąć jego głowy, ale przedmioty muszą zwrócić. Zabranie przedmiotów jest traktowane jako kradzież, wiąże się z karą. Jeżeli gracz
przeciwnej drużyny zostanie zabity zgodnie z zasadami, o tym, co się stanie z jego rzeczami, decyduje drużyna przeciwna. Czyli załóżmy, Evron przyjdzie na nasz teren, my go zabijemy, my decydujemy, co się stanie z jego setem. Czy mu oddamy, czy nie, to już zależy z naszej... To jest już nasza, że tak powiem, decyzja, więc tutaj też nie ma obrażania, ej, nie oddaliście mu seta, bo nie mieliśmy takiego, że tak powiem, obowiązku. Wszystkie niewyjaśnione sprawy, spiny i dramy należy wyjaśniać pisemnie między dwiema stronami przy obecności świadków zajścia. Świetny punkt. I ostatni. Niech gracze oraz wszyscy widzowie pamiętają, że jest to tylko gra i dobra zabawa. Dlatego nie pozwólmy, by jakakolwiek sprawa na serwerze wyszła na nasze życie prywatne oraz postrzeganie drugiej osoby. Świetny punkt. I na koniec, księga ta oraz zawarte w niej zasady obowiązują do dnia 14.02. Po tym czasie zasady będą przedłużone, zmienione albo powstanie totalny... Ta księga może obowiązywać dalej, jeżeli po tym, po 14 dwie drużyny na to się zgodzą. Jeżeli będzie odpowiadała taka oczywiście zasada. Niżej podpisani liderzy obu drużyn. Jeszcze nie podpisaliśmy tej księgi, ponieważ muszę się spotkać z Nitashim, muszę z nim podyskutować, muszę to wyjaśnić, dlatego wydaje mi się, że... Zaraz to podpiszemy, więc zaraz widzimy się u Nitashiego. Mordo, chaos przez CH. Co? Chaos. Źle napisałem? Chaos przez CH się pisze. Źle napisałem? Dobra, tak, to... To dobra. Rano było, to wiesz, to... Dobra. Weź popraw, please, błędy i będzie git. Już poprawiłem. Bliżej podpisani liderzy obu drużyn. Proszę bardzo, ja teraz się tutaj podpisuję. Ny i ty, asychy i YT, proszę bardzo. Gotowe. Oddaję paczolku, ty również się wpisz. Dobra, uwaga. Patrzę, czy nic nie jest zmienione, wiesz, zasada ograniczonego zaufania. Tak, oczywiście. Paczol, podpisz, nowe porządki. Podpisz i zamknij. Mamy świetnie. Księgę podpisaną. Mamy to, moi drodzy. Także teraz jeszcze chciałbym tylko na koniec patrzeć, albo może ty wyjaśnisz, dlaczego 14 luty? O co chodzi z tym 14 luty? Może wyjaśnij ludziom. To znaczy, ja jestem po prostu 14 luty za tym, ponieważ to będą dwa tygodnie równe od dzisiaj i wydaje mi się, żeby zasad nie pisać na dłużej ze względu na to, iż... Nie ma sensu chyba ustalać już zasad na całe życie. Może być to po prostu monotonne. Zróbmy sobie coś takiego, że dwa tygodnie zagramy w ten sposób, a jeżeli nam się to znudzi, to sobie zmienimy to na coś innego, a jeżeli będzie fajnie, to możemy go kontynuować. Wiecie, o co chodzi? Trzeba testować po prostu różne opcje, żeby ten serwer był jak najlepszy, a nie można ustalać takich zasad teraz z góry na zawsze, ponieważ no może to się szybko znudzić i wtedy nie daj Boże szybko przestanie się to, że dokładnie tak powiem. Także Paczolu, ja ci bardzo dziękuję za rozmowę. Świetnie, że to ustaliliśmy. Trzymaj się, pozdro tam na twoje ich widzów i dla twojej drużyny. Dziękuję ci, panie Nitashi. Chciałbym tylko pochwalić twoją flagę jeszcze raz, ponieważ jest fajna. A, dziękuję bardzo. Naprawdę robiłem ją 40 minut, także bardzo mi miło, że się panu podoba. Chyba też zrobiłem podobną. Dobrze, i Nitashi, jeszcze jedna rzecz. O, i proszę, już ściąga pomysły. Dobra, we. Jeszcze jedna rzecz, Nitashi. bo tutaj nie ustaliliśmy... Wydaje mi się, że trzeba jeszcze powiedzieć, żeby zacząć budować mury między drużynami, żeby tu nie było można wejść tak... Oczywiście, budujemy mury i budujemy zamek dookoła ratusza. Oczywiście, że tak. Może nie jakieś fortece wielkości 100 na 100, ale taki po prostu zamek, żeby on tak ładnie wyglądał jako taki, wiesz, coś takiego. Tak, żeby to ładnie wyglądało i żeby też wejście takie nie było łatwe na teren drużyny przeciwnej. Po prostu stwórzmy miasta. Dokładnie tak. Więc ja bym dokładnie o to chodziło. Dobra, w takim razie dzięki. Paczol, trzymaj się. Cześć. Pa. Okej, i ostatnia rzecz. Chciałbym tylko wytłumaczyć, że błędy wszystkie w książce, które napisałem, wyniknęły tylko z tego, że pisałem to rano, więc byłem zaspany. Nara. Z polskiego miałem piątkę, elo. Podpisaliśmy pakt między drużynami i wydaje mi się, że ten pakt powinien być respektowany, dlatego takie rzeczy jak to już nie mają miejsca na tym serwerze, nie powinny mieć miejsca właściwie. Muszę iść teraz wszystkim moim zawodnikom powiedzieć, co następuje. Co i jak, żeby też wiedzieli, żeby nie było niejasnych spin, bo oni nie wiedzieli, bo ja nie, bo ten, bo tamten. Wiecie, o co chodzi. Dobra, to też będzie trzeba usunąć, dlatego to usunę za chwilę. Wchodzę jeszcze tylko na teren, żeby zrobić miniaturkę, jak deszcz przestanie padać, ponieważ ta flaga mi się bardzo podoba. Więc wiecie, jeżeli wam się takie podobają zasady, dajcie znać w komentarzach i dajcie też znać, kiedy, co, jak byście zmienili. Ja się z wami żegnam, zostawcie suba, bo wydaje mi się, że warto subskrybować lidera, ponieważ trzeba decyzję podejmować odpowiedzialnie, a każda subskrypcja mnie do tego motywuje, więc bardzo wam za to dziękuję. Ja się z wami żegnam, do zobaczenia, pa. Panie Nitashi, zacznijmy może od poczęstunku. Ja mam tutaj ofensywnego ziemniaczka, proszę. O, dziękuję bardzo, dziękuję. I chciałbym super. Tutaj, tak, że tak powiem, wie pan, ustaliliśmy... Ale nie stoimy tak na dworze jak grubasy, zapraszam na salony, zapraszam. O, dobrze. Zapraszam do naszego cudownego ratusza. O, najlepiej w ratuszu właśnie, że tak powiem, ustalać takie rzeczy.
Dokładnie, tak. Po to one w sumie są, prawda? O. I tu jest stół do obrad. Co prawda jeszcze jest troszkę mały, bo na razie sklep z meblami jeszcze nie otworzył, ale... Piękny stół, pani Nidashi. Panie Tashi, jak pan wie, jako liderzy dwóch drużyn widzimy, co się dzieje. Niestety jest to straszne, ponieważ no już chyba każdy ma dosyć tych wszystkich kłótni, tych dram. Tak, to prawda, bo moja drużyna cały czas mówi, oczywiście nie wszyscy, ale no cały czas są jakieś tam zdania, że ktoś coś robi nie tak i tak dalej u was. No bo w waszej drużynie zauważyłem, że jest to samo i przez to widzowie również nie wiedzą, co się dzieje i jedni hejtują naszą drużynę, drudzy hejtują waszą drużynę, a... Wydaje mi się, że nie to jest celem tej edycji, prawda? Tak. I dlatego jako dwie osoby najmądrzejsze w tych zespołach, niestety no, muszę nieskromnie to powiedzieć. Się, że ja jestem tutaj najmądrzejszy, ale dobrze. Niestety nieskromnie muszę to powiedzieć. Musimy podpisać taką oto księgę.